Także mamy specjalną ofertę wielkanocną. Już u nas tutaj w Pysznych Historiach zając powoli kica sobie, także zapraszamy na coś słodkiego. Dla każdego coś słodkiego. Także, pani zamówiła, nie wiem co z panem. Dla mnie tylko czarną kawę bym prosił. Czarna kawa, oczywiście. Mamy, polecamy makumbę. Makumbę, niech będzie czarna makumba. No jak makumba, to zawsze czarna. To pierwsza sprzedaż Krzysiek za ladą w tej chwili? Taka Hanka, ty musisz nie robiłem nigdy za sprzedawcę, tym bardziej w tak pysznym miejscu, jak Pyszne Historie. No cóż, no powiem tak, no wiesz, COVID i te lockdowny, pandemia pokiereszowały trochę rynek muzyczny i czas się brać za jakąś poważną, normalną pracę, a nie tylko na skakanie na scenie. Tym bardziej, że okazji do tego skakania jest coraz mniej, no bo wiadomo, różne dramatyczne wydarzenia na świecie się dzieją, a sprzedawca w Pysznych Historiach to jest jakiś konkretny zawód. Ja dzisiaj tutaj debiutuję, ale czuję się wyśmienicie. Sam wyglądam jak Pyszna Historia, w związku z tym uwielbiam słodycze, uwielbiam wszystko co słodkie, więc z przyjemnością zamienię się właśnie dzisiaj tak trochę happeningowo w takiego sprzedawcę. Natomiast ja uważam, że w ogóle rozrywka bardzo łączy się z gastronomią, że to jest tak, że to się jakoś przenika. Ja wielokrotnie bywałem uczestnikiem jakichś konkursów cukierniczych, na przykład jako oczywiście jury i jako ten, który testuje. Także na przykład... Pojadłeś. Pojadłem i z przyjemnością w festiwalach grillowania brałem udział jako jury, także w festiwalach barmanów, konkurs barmanów. No i ze zdziwieniem odkryłem, że członek jury w konkursie barmańskim pije tylko nie do końca, się pije tylko fragmenty, no bo tych napojów jest dość dużo, ale ja złamałem te regulaminy i piłem do końca. Wizyta w Opolu. Opole zawsze ciebie kojarzy bardzo ciepło. Jak ty z kolei kojarzysz Opole? Zwłaszcza w kontekście tego, że chyba ten prima aprilisowy z jednej strony wodowci pokaże się, że może się przemieni w coś bardzo ciekawego, jeśli chodzi o współpracę, bo przecież twoje występy na festiwalu i bycie w różnych rolach na festiwalu opolskim jest nierozerwalne właściwie z jego historią. Ja z Opole mam bardzo ciekawe kontakty. Przyjeżdżałem tu jako student teatrologii na festiwal teatralny Polska Klasyka do Teatru imienia Jana Kochanowskiego. Pamiętam, że mieliśmy wyjściówki, nawet jak na jakieś atrakcyjne spektakle teatrów z warszawskich na przykład nie było miejsca, to myśmy mieli prawo wejść i sobie siedzieliśmy tam gdzieś na stopniach i mam bardzo miłe wspomnienia, a później już wspomnienia zawodowe. No, brałem udział oczywiście w kilku edycjach festiwalów Opolu, także grałem w amfiteatrze, amfiteatr znam od spodu, od tyłu, z boku, po prostu z wszystkich możliwych. Z tyłu jest najciekawszy podobno. No tak, tak, taka jest prawda, potwierdzam. Od zaplecza, więc to jest naprawdę fantastyczne miejsce. Co więcej, mam tutaj rodzinę. Tutaj mieszkała moja ciocia, mój wujek, więc jeszcze część rodziny, kuzynka mieszka, więc także takie mam koneksje rodzinne, więc Opole to piękne miasto i zawsze jak bywam tutaj, to podziwiam te kamieniczki, nowe kawiarnie, te bulwary spacerowe. I w ogóle no, są te kręte, miłe uliczki, gdzie których można się sympatycznie zagubić. Tak więc myślę, że to jest miasto otwarte dla turystów z dużym potencjałem turystycznym i z dużym potencjałem także artystycznym, więc z przyjemnością zostanę ambasadorem, może już bez żadnych etatów, żeby nie obciążać budżetu miasta, takim społecznym ambasadorem Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu. W tej chwili tak wstępnie dogadaliśmy taką absolutnie społeczną funkcję, być może w Radzie Programowej Muzeum, właśnie razem z prezydentem i myślę, że to będzie taki naprawdę pozytywny wydźwięk tego happeningu, tego żartu prima aprilisowego. Być może coś trwałego z tego zostanie i takiego myślę pozytywnego, bo z przyjemnością będę propagował właśnie ideę muzeum i zachęcał do przyjazdu do Opola. To słówko w takim wypadku o kuchni. Słuchaj, no bo skoro spotkaliśmy się na początku na zapleczu, to jak to jest z kuchnią u ciebie? Czy na gotowca, czy też samemu? Ja bardziej jestem smakoszem. Słuchaj, jeżeli chodzi o gotowanie, mam dwie lewe ręce, ale uwielbiam jeść, zresztą to widać po mojej figurze, że jestem bardziej konsumentem. Rubensowskiej. No, słuchaj, jeszcze rok temu byłem szczuplejszy, także zwijam się jak harmonika, bo miałem już 30 km w dół, ale teraz trochę 30 kilogramów przybyło. To też było bardzo kilometry ładne. To jeszcze za dużo, także, ale nie, jeżeli chodzi o gotowanie, to nie mam zielonego pojęcia. Potrafię ugotować wodę na herbatę, ale to nie zawsze, bo czasem przypalę. No, i problem jest, jak prądu nie ma.
No tak, to też, też jest problem. Natomiast bardzo dobrze czuję się jako barman, na przykład mógłbym robić drinki, mógłbym właśnie podawać jakieś, może poduszę się trochę tutaj w pysznych historiach i zostanę baristą. Że to jest, wydaje mi się, że to jest serwować ludziom słodkości i kawę, to jest dobry pomysł na te smutne czasy. Kończąc ten temat kuchni, oczywiście skoro mówisz, że jesteś smakoszem, to bardziej jakieś pikantne bądź wykwintne, czy też być może, jak to się mówi, naleśniki na słodko? Jak to jest u ciebie ze smakami? Wiesz co, ja łączę różne smaki, bo i naleśniki mogą być na ostro i mogą być na słodko, aczkolwiek tutaj są naprawdę, bo to jest pracownia cukiernicza artystyczna i tutaj są naprawdę prawdziwe dzieła sztuki. Mówić o tym, ja mam duży zasób słów, ale myślę, że najlepiej po prostu przyjść i posmakować samemu. To wszystko ma taki autorski smak i ma taki naprawdę wydźwięk, no po prostu niebo w gębie.